Żydzi atakujący świętego Pawła próbowali wciągnąć prokonsula Achai Galio do kłótni rodzinnej, można powiedzieć, ponieważ zaatakowali świętego Pawła, że on oddaje cześć Panu Bogu niezgodnie z prawem. Czyli chcieli pobudzić tę nutę prawną, ponieważ Rzymianie bardzo zwracali uwagę na prawo. Jednak Galio zachował się tak, jak trzeba. Nie znał dobrze religii żydowskiej, nie znał dobrze ich mentalności, nie znał dobrze metod przekonywania, która mogła doprowadzić do wielkiego konfliktu. I wtedy bardzo dyplomatycznie powiedział: to są wasze sprawy, rozstrzygajcie to sami. Znaczy, myślę tak, że bardzo ważną rzeczą jest wiedzieć, jakie są moje kompetencje, jest wiedzieć, w jaki sposób mogę reagować, jest wiedzieć, w jaki sposób można podchodzić do wielu spraw, ponieważ mogę to zrobić, ponieważ jestem człowiekiem, który ma wiedzę na ten temat, ale nie mogę działać w taki sposób, że oto pojawia się problem i jakby z poziomu mojej władzy, nie kompetencji, ale mojej władzy, zabieram głos na każdy temat, w każdej sytuacji. No Galio pokazał, że trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie stop, żeby nie mieszać się do spraw, na których kompletnie się nie znam.